Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu właśnie o tym. Ze mną oczywiście Awizjonosz. Witam Was serdecznie, z tej strony Awizjonosz i jak zawsze jest ze mną Jakub Sykut. I w dzisiejszym odcinku trochę sobie poskaczemy. Poskaczemy sobie po różnych lokacjach w Polsce i na świecie, wow. I w Warszawie. Awizo, powiem Ci o ostatnim moim locie do Tirany. Jak tam przyleciałem, lecąc tam, oczywiście widać góry z każdej strony, więc jest to ciekawe doświadczenie. I pierwsze, co widzę, to widzę centrum. Jak sobie wyobrażasz centrum właśnie Tirany? Bo zaraz porozmawiamy o tym, jak centrum wygląda w Warszawie, a jak wygląda w Tiranie. Oj, no nie wiem, bo widziałem te twoje shortsy, które wysyłałeś, więc tak mniej więcej, no tak, nie wiem, może trochę nowocześniej niż u nas, ale tak w centrum może wygląda ładnie, a już jak pójdziemy gdzieś daleko, to już jest gorzej. Dokładnie, ale właśnie jeszcze skupmy się na chwilę na tym centrum, więc przyjechałem do tego centrum i moim oczom ukazał się ogromny wieżowiec. Niestety dopiero jak się potem przyjrzałem, jest on bez szyb i cały czas w budowie, ale zrobił na mnie wrażenie. No i przede wszystkim było ciepło, ta temperatura, bo w Polsce akurat było wtedy, no, nie najcieplej. Ale właśnie chciałbym, żebyśmy trochę porównywali to, co jest w jakimś innym kraju, a to, jak to wygląda w Warszawie, więc okay. Wieżowce. Tam wieżowce, tak jak mówię, niektóre są dokończone, ewentualnie to są hotele, w centrum też znajdują się hotele i one są już dokończone, tam można normalnie sobie zamówić nockę. No tak. Ale jak wyglądają w Warszawie, bo, no i są te hotele, gdzie... No jednak widać, że ta komuna jeszcze jest i znaczy, że to jest postkomunistyczne państwo i te wieżowce ciągle są w budowie. Jak wyglądają wieżowce w Warszawie? Są wysokie. To na pewno mamy najwyższy w końcu wieżowiec w Europie, co nie? Natomiast tak już mówiąc serio, no to u nas dużo tych wieżowców się pobudowało. Głównie to są biurowe i jest tylko kilka mieszkaniowych, co jest na minus według mnie, bo powinno być. Chociaż te mieszkaniowe są tak drogie, że de facto to tam w nich można mieszka. Popatrzeć. Można na nie popatrzeć z daleka. Jak na razie. Tak, oferty sobie popatrzeć czy coś i to by było na tyle. No, ale ładnie się prezentują i każdy wieżowiec jest inny. To jest ważne. W Warszawie nie ma takich samych budynków. Znaczy, jeżeli chodzi o wieżowce. Każdy wieżowiec stara się być innym, dzięki czemu każdy ma swoją historię. Ale wszystkie łączy jedno, są po jednej stronie Wisły. To prawda, chociaż w teorii takie tam właśnie perelowskie, stare wysokie budynki, nie wieżowce, się znajdują też po drugiej stronie Wisły. Jest ich mało, ale się znajdują. Wracając do centrum Tirany. Wysiadając z autobusu, z którego przyjechałem z lotniska, docieram na plac Skanderbega, czyli ogromny plac, który w ogóle w 2018 roku dostał Europejską Nagrodę Przestrzeni Publicznych. Ma jakiekolwiek drzewo? Co jest, opowiem ci, że ciutkie drzewie. Nie, akurat trochę jest. Ale on jest o tyle ciekawy, że jest wypukły i przez co wtedy, kiedy w lato temperatury tam są no, naprawdę wysokie, okay. To wylewa się wodę. W sumie jest taka fontanna i wylewa się na nie wodę. Tak, pamiętam. Ciekawe rozwiązanie. No. I właśnie ten plac Skanderbega mocno mi się skojarzył z patelnią i w ogóle z tą nazwą. Warszawska patelnia. Jak wygląda warszawska patelnia w upał? Oj, powiem ci, po prostu ci ucieka stamtąd. Znaczy ogólnie, przez patelnię zawsze się przychodzi, nigdy na patelni się nie stoi, bo zaraz ktoś przyjdzie, jakieś podpisy będzie chciał, jakieś rzeczy ci sprzedać, więc nie, z patelni się ucieka jak się może. Zresztą znam osoby, które boją się patelni, unikają i w ogóle jeżdżą różnymi innym autotasami, metrem, czy czymkolwiek, żeby po prostu do tego miejsca nie trafić. A nocą to już w ogóle. Chociaż właśnie tam jest wyjście z metra, to wiele osób tam przebywa. No zawsze jest. Znaczy wyjście. Gdzieś się porusza w sumie. No tak, jest jeszcze wyjście z drugiej strony, ale kto o nim wie? Pomnik Skanderbega na placu Skanderbega. Skanderberg to jest narodowy bohater, który bronił Albanii przed najazdem, przed najazdami Turków. Okay. I my też mamy jeden taki pomnik, który w Warszawie widnieje i jest trochę taki ikoniczny już, czyli pomnik Zygmunta III Wazy. Ale to jest reklama. No, to prawda, ale właśnie chodzi mi o taką ikoniczność trochę, czyli no tak, jak trochę patrząc jak turysta, pod Rotundą, czyli przyjeżdżam tak, żeby zobaczyć. Pod Rotundą, pod Zygmuntem, no to wiadomo, wszyscy od razu wiedzą, kolumna Zygmunta, wszyscy wiedzą, pewnie nawet w całej Polsce, gdzieś też znajduje kolumna Zygmunta. To też pewnie część z was wie, że jeszcze w teorii jest tam pod Wisłą. Tak, przynajmniej każdy kojarzy tą kolumnę, że ona tam jest. Tak, dokładnie, tam stoi, się wyjedzie tymi schodami ruchomymi i na dole jest jeszcze tunel WZ-ki. Właśnie, a obok
kolumny Zygmunta znajduje się McDonald's. Tego nie ma w Albanii obok pomniku Skanderberga, ale a też trudno. Od niedawna on tam jest. Żeby nie w sumie było. Tak, no już jakiś czas. Zresztą ale w budynku, w którym się znajduje, też nie było łatwo go tam wstawić i były pewne tam nieścisłości. Ale właśnie relatywnie niedawno. Dobra, przechodzimy do kolejnej lokacji w Tiranie, która znajduje się w centrum, czyli bunkier numer 2. I ja bym to nazwał, że jest to trochę muzeum narodowe, opowiadające o tym, jak wyglądała Albania za czasów dyktatury, okay. Jak wyglądały więzienia polityczne, są nawet nazwiska osób, które zmarły z powodów, znaczy zostały zabite z powodów jakichś właśnie to politycznych. To brzmi jak polskie politycznych, muzeum. Tak, politycznych poglądów. I polskie muzeum, Muzeum Narodowe. Byłeś w nim kiedyś? Mi się tak kojarzy, że może być to pewien odpowiednik. Byłem w tej części Wojska Polskiego, która teraz się już chyba przeniosła, z tego co pamiętam. Ale faktycznie w Muzeum Narodowym, znaczy widziałem po pierwsze Polaka, który tam znajduje się, ale chyba w Muzeum Narodowym de facto mogłem nie być, albo jak byłem mały i już nie pamiętam i chciałem stamtąd wyjść jak najszybciej. Ja właśnie chyba też byłem, jak byłem młodszy, teraz jakoś tak nie pamiętam, trzeba się wybrać na pewno. Dużo jest takich muzeów, których teraz powstało nowych w całej Warszawie i przydałoby się je teraz zwiedzić, ale nie ma na to czasu. Teraz chyba muzea przyciągają na pewno swoją atrakcyjnością przez to, że są dostępne na TikToku, na Instagramach i na przykład bardziej się sprzeda muzeum luster albo neonów niż na przykład Muzeum Narodowe, jakieś historyczne. Ale to nie jest muzeum. Na pewno, ale do tego muzeum, które powstało w Stalei, na pewno będę chciał wejść, tylko jeszcze nie wiem kiedy na przykład. Bo pewnie też o nim słyszałeś i jest to ciekawy obiekt, który w ogóle powstał w takim miejscu. To prawda, to prawda. Przechodzimy dalej do Stadionu Narodowego. Stadion Narodowy w Warszawie, każdy wie gdzie jest. No ba. Jadąc wzdłuż Wisły, tak naprawdę pod prąd, ale oczywiście wzdłuż Wisły, mamy ten Stadion Narodowy w narodowych barwach i co by nie mówić, on wygląda majestatycznie, nasz stadion. Pomijając to, że do niego de facto nie ma żadnego dobrego dojazdu, niedługo będzie w strefie czystego transportu, to tak. To prawda. Choć i są błonie Stadionu Narodowego, ogromny parking, co jest plusem moim zdaniem. To znaczy pamiętaj też, że parking jest też w samym stadionie, na dole. Ale błonie są, ale jeszcze są, bo plan zagospodarowania przestrzennego jest robiony dla nich i cały teren dookoła całego stadionu ma się dosyć mocno zmienić. Według mnie to na plus, bo aktualnie wiemy, jakie są uroczystości, inne akcje, wydarzenia na stadionie, no to faktycznie to miejsce żyje. Ale to jest przestrzeń miejska, w samym centrum Warszawy. Ta powinno lepiej żyć niż Port Praski, który jest dziki i tam się nic nie dzieje. Właśnie zastanawiam się, jak funkcjonuje to właśnie w Albanii, ten Stadion Narodowy w Tiranie, bo jest on na powietrzu, ale jest także połączony z hotelem Marriott, więc to to też jest taka majestatyczna, taka budząca podziw budowla, bym powiedział, bo jest wysoka i wchodzisz, właśnie powiedziałem o tych błoniach, że mamy tą przestrzeń, a ja nie zauważyłem tam przestrzeni w Tiranie, choć akurat byłem tylko z jednej strony, gdzie był duży plac, ale bardziej dla ludzi, ale nie wiem, czy. Znaczy na pewno coś jest, po prostu może nie obszarze. Czy przestrzeń do metra, czy do pociągu masz coś długą drogę, żeby się faktycznie dostać od samego stadionu, już nie mówiąc o wejściu głównym. A z innych aspektów też naszym stadionem też jest na przykład, znaczy był, nie wiem, czy jest cały czas teatr, więc tam jest parę takich instytucji, których nawet byśmy się nie spodziewali. O, tam jest basen, łyżwy w naszym stadionie, można tam jest zwiedzić wszystko. Stadion też przecież. Dokładnie, ale to, co mnie urzekło w Tiranie, to Góra Dajty, na którą można wjechać wyciągiem, czyli gondolą. A tak, pamiętam. I jest to naprawdę ciekawe przeżycie, ona jedzie 25 minut i 25 minut, no trzeba jeszcze 25 minut dojechać do tej góry, tymi krętymi uliczkami, ale jak już się dojedzie i wjedzie na górę, to widok rekompensuje tą podróż. No zwłaszcza wycieczka 25 minut kolejką gondolową, to by jest coś wspaniałego. Tak, ale każdemu polecam, w Warszawie nie mamy takich atrakcji. Jeszcze oczywiście, może były góry zbudują. Plany kiedyś nawet, dosyć ambitne, żeby budować taką kolejkę łączącą Siekierki z Gocławem, znaczy z Gocławkiem właśnie, ale ostatecznie chyba wszyscy widzą, że nie ma jeszcze. No może to byłby być może zbyt eksperymentalny pomysł, ostatni ale plan był połączenia Starego Miasta z Zoo, co też jest według mnie ciekawym pomysłem. Ciekawe. Ale to było jeszcze przed planami budowy kładki, która teraz powstaje. W Albanii nie ma metra, więc poruszamy się komunikacją miejską w postaci autobusów, choć bardziej dla turystów opłaca się zwykły spacer, gdyż te wszystkie... Wszystko jest blisko. Wszystko jest blisko po prostu. Ale za to metro jest w Londynie. Przechodzimy do tematu Londynu. Sykut Londynie. I powiem wam, jak wygląda, i ty powiesz, jak wygląda w Warszawie, ja powiem, jak wygląda w Londynie. W Londynie bardzo głośno i tłoczno.
U nas jest bardzo cicho, przyjemnie i nowocześnie. To prawda, choć zależy od pory tak naprawdę. No nie, no jak pójdziemy w godzinach szczytu, to wiadomo, że będziemy próbować oddychać powietrzem. Ale to nie jest to samo, co w Londynie tutaj. Zresztą ostatnio słyszałem historię od mojej koleżanki, która jechała na uczelnię, że właśnie ktoś zasłabł w metrze i po prostu nawet nie upadł, no bo było taki ścisk. Ojejku. No ale no to zdarza się, tak? Makabra, tragedia w takiej sytuacji, ale no tak to już jest. Tragedia to jest, jak włączą pętlę z okazji tego i wszyscy pasażerowie, wszyscy patrzą na tą jedną osobę nieszczęsną, która zemdlała. O. No albo ta, która zostawiła bagaż. Tak, albo ta osoba, która widzi ten bagaż i wyrzucają ją pasażerowie. Słyszałem już takie historie, że po prostu pasażerowie wyrzucają z metra warszawskiego bagaż pozostawiony, tylko żeby pociąg pojechał dalej. Choć właśnie tak się zastanawiam jeszcze, że w Londynie podróż metrem, tak dla osoby, która jest tam pierwszy raz, jest naprawdę ekscytująca. To jest pewna podróż i takie szukanie, do którego wejścia można się udać, żeby dojechać w odpowiednie miejsce, bo nagle wchodzisz na stację i masz trzy nitki metra do wyboru. Wszystkie z jednego peronu odjeżdżają. Można się złapać za głowę. U nas jest właśnie kulturalnie, ale też co zauważyłem, naprawdę jest cicho. Nie da się zgubić, jeżeli chodzi o trzy linie metra z jednego poronu. U nas takich bajerów nie ma i nie będzie, czegoś takiego nie będzie. Tak, wyobraźcie sobie państwo, że na Świętokrzyskiej są jeszcze trzy perony i cztery nitki metra. I... Nie, że jest właśnie jeden peron i są trzy linie metra odjeżdżające w trzech różnych kierunkach. Tak, to chyba już te wszystkie szlaczki tam na drodze pomazane, to już by w ogóle byłoby ciężko się ilość osób w łączniku. A właśnie, jeśli chodzi o wyjście z metra, to przez to, że jest tyle wyjść, to mają tam proste oznaczenie. Jest napisane way out, czyli wskazana droga, którą trzeba iść i jak nawet nie znasz angielskiego, idziesz za way out i wyjdziesz na powietrze. To tak podobnie jak na parkingach podziemnych u nas w Warszawie, znaczy w Polsce, ale takich bajerów nie mamy w metrze. Trzeba szukać gdzieś tam wyjść. Jak się widzi światło, to już jest połowa drogi. Londyńskie metro to ciekawy temat. Jeszcze tylko powiem o Kanarach, których w Londynie nie ma, gdyż tam zbytnio nie da się oszukać, ponieważ jak wchodzisz do autobusu, czyli nie znają jeszcze Polaków. Jeszcze nie znają, albo znają, ale właśnie tych bardziej za granicą. Może to się czymś różni, choć wiadomo, Polak nie, to no, Polak. Się nie oszuka, zawsze się znajdzie jakąś dziurę w pocie. No to prawda. I tam jest coś takiego, że jak wchodzisz już, to przy bramce od razu płacisz i powiedzmy jedziesz swoją podróż i płacisz jak wychodzisz. Czyli tak jakby system ci zlicza, jaką odległość przejechałeś, też w jakich godzinach. To jest porąbane, że jak jeździsz w takich godzinach jest mniej zapłacisz, a jeżeli jeździsz w takich godzinach, to więcej zapłacisz. A tylko jakich jest drożej? No właśnie nie pamiętam, czy w godzinach szczytu jest drożej, czy w godzinach szczytu jest taniej. Nie pamiętam już tego. Ciekawe. Ale ciekawe. Także uwaga, uwaga, szykujcie portmonetki. Oczywiście Big Ben. Każdy chyba zna Big Bena, każdy widział na zdjęciach i wszędzie, gdzie się da. Ciekawa kolumna. Jak jest kolumna, budowla? Jak jest odpowiednik Big Bena w Warszawie? Oj. No to Pałac Kultury i Nauki, bo to jest Dokładnie. Nasz główny zegar, który mamy. Zresztą trzeba pamiętać, że ten zegar też jest, został uruchomiony w roku 2000, co jest ciekawostką. I on jest tylko trochę od nas starszy, de facto. Tak, dokładnie. Trochę się zagapiłem, bo chyba nas już czas goni, ale jeszcze jedną rzecz no to jeszcze chciałbym... jeden wątek, daj. Tak, jeszcze jedną rzecz, mianowicie parku. Mamy park Hyde Park, mój ulubiony park. Jestem podekscytowany, bo ja w Londynie tam spędziłem dużo czasu właśnie w Hyde Parku, gdzie jest ogromne jezioro, ludzie tam pływają na rowerkach wodnych, do tego chodzą łabędzie, czujesz się jak w jakimś filmie. Oczywiście troszkę przesadzam, ale naprawdę mi się tam podobało. I mamy park, oczywiście trochę z przymrużeniem oka, Żyrański, który jeszcze nie, który dopiero powstaje. Zygmunt, miałeś okazję zobaczyć jego budowę, ja jeszcze nie widziałem tej budowy, oczywiście mówiąc w cudzysłowie. W teorii budowa się już rozpoczęła. Park Żyrański będzie ciekawy, bo faktycznie to jest pierwszy park nad Wisłą. Z linią nabrzeżną. Z linią brzegową. Co o tym sądzisz? No, według mnie to jest coś, czego faktycznie nie było i coś, co powinno być już od dawna zrealizowane. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie zaaranżowane i czy będą tam jakieś na przykład promy pływać może dalej. To by było ciekawe. Wiem, że ma być park linowy. No to już jest... Znaczy ja od dawna już sądzę, że ja się za wcześnie urodziłem na tym świecie. To jest tyle fajnych placów zabaw teraz wybudowanych. Ale na nic nie jest za późno, tak samo jak nie jest za późno na odsłuchanie naszego podcastu na Spotify'u, gdzie Dokładnie. Również leci, a dla nas nie jest za późno, żebyśmy poszli na ten park linowy razem, jeżeli w końcu się wybuduje, jeżeli zacznie się budowa i się ukończy, to na pewno pójdziemy, nigdy nie jest za późno. Jeszcze przed 2050 rokiem. Oby. Dobrze, dziękujemy za wysłuchanie, ze mną oczywiście Avizonosz. I ze mną jak zawsze Jakub Sykut. Do usłyszenia. Cześć.